Jestem na pontonie. Pewnego zimowego dnia, który akurat był w miarę ciepły, postanowiliśmy popłynąć pontonem. Kilka dni wcześniej kupiliśmy ponton. Naszym celem było przepłynąć nerem z Konstantynowa do Lutomierska, czyli około 12 km. Jak nam poszło? Oglądajcie dalej! Chyba przedziurawiliśmy podłogę, ale w sumie nie wiemy, bo po prostu napłynęliśmy na jakieś różne takie gałęzie i przez jakieś minutę nie mogliśmy z tego wyjść. Jest nam zimno trochę w tyłki, bo albo nam właśnie uciekło trochę powietrze z tej podłogi, albo się przedziurawiła. Właśnie widzę i słyszę fuck up. To brzmi jak wyzwanie. Słyszycie to? Słychać szum. Słychać... Jakby to był wodospad, ale w sumie nie wygląda jak wodospad. Może nie będzie tak źle, tylko rwąco po prostu chwilowo. Widzicie to? Przypłynęliśmy jakoś, ale kosztem tego, że wszystko jest mokre. Plus jest taki, że podłoga nie jest dziurawa, tylko mieliśmy otwarty zawór, który Marysia otworzyła dupą. I zatrzymaliśmy się tylko tu na chwilę, żeby... ogarnąć tę sytuację życiową ogólnie. No tak. Właśnie. Na razie jest spokojnie. Podłożyłem sobie kurtkę pod tyłek. Może prędzej na takich belach drewnianych byśmy dopłynęli, by je związać linką. Wiosło mi się złamało, zobacz. Widzisz, jak się złamało? Niesamowite. Fizyka. Science bitch. To tam? No nie, nie da się tu płynąć jakby w tym momencie. Jakby drzewa są i jest przewalone drzewo. Musimy tu jakoś przejść, wydostać się z tego, przejść na drugą stronę drzew, wejść z powrotem. Zdecydowanie tak. Ani chwili wytchnienia, a tak się wydawało spokojnie. Jest spory spadek, także w dwójkę na pewno byśmy sobie zalali ponton. Wyjęliśmy wszystkie bagaże i spróbuję sam tak dla sportu to przepłynąć. A Marysia przejdzie górą. Zlało się wody? Tak. Ale nie dużo. Tutaj wysiadamy. Jest już mostek. Dopływamy do mostka. Po ilu? Zaraz wam powiem ile czasu płynęliśmy. Uwaga. Mówię. 4 godziny 40 minut. Plus jeszcze 10 minut powiedzmy, które wcześniej nie zaczęłam nagrywać jeszcze. Czyli prawie 5 godzin pływania. Myśleliśmy, że to będzie krócej. Ale tam jest życie, tam jest jedzenie będzie. Zaraz, jak dojdziemy do cywilizacji. Dobra, przestań nagrywać i dokujemy. Nie wiem, jak mam wyjść. Uratowani jesteśmy, uratowani. Za chwilę będzie tramwaj, a my mamy takie parówki.
Znaczy ja mam kawa nosem. Z żabki, wiadomo. No to wszystko się udało zgodnie z planem, można powiedzieć. Ja tutaj czekam z wszystkimi szpejami. Marysia pojechała, znaczy poszła po samochód i zaraz przyjedzie, zgarnie mnie. I to tyle. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że to było śmieszne, ciekawe, dziwne. Nie wiem. Daliśmy taki przerywnik na kanale, bo nie samą fotografią człowiek żyje. Słucham? Skąd płynęliście? Z Konstantynowa. Aha, nie, nie. Nie było tam przeszkód? Było chyba trochę, nie? Nie było. Nie wiem? Tam 2 czy 3 razy musieliśmy w ogóle wyjść.